Witam serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem, a w dzisiejszym praktycznym odcinku pokażę Państwu, w jaki sposób wykonać najzdrowszą owsiankę na świecie. Dlaczego uważam, że jest najzdrowsza na świecie? Dlatego, że jest elementem najzdrowszej na świecie diety, czyli diety śródziemnomorskiej. Przedstawmy składniki dzisiejszej owsianki. Do wykonania dzisiejszego przepisu potrzebujemy 0,5 szklanki płatków owsianych, 1/3 szklanki zwykłego greckiego jogurtu, 2/3 szklanki niesłodzonego mleka migdałowego, 0,5 szklanki świeżych jagód lub też borówek amerykańskich, opcjonalnie szczypta soli, 0,5 łyżeczki cynamonu, 1 łyżka nasion chia, ekstrakt z połowy laski wanilii, 1/4 szklanki orzechów włoskich, opcjonalnie 1 łyżeczka miodu, choć ja nie używam go w tym wypadku. Mleko migdałowe wlewamy do naszej miski. Rozpoczynamy od tego, że odcinamy końcówki laski wanilii. Kolejno rozcinamy ją na pół. Następnie przytrzymujemy z jednego końca palcem. Od połowy laski wyciągamy zawartość ze środka. Po co nam wanilia? Po pierwsze, do smaku. Po drugie, pamiętajmy, wanilia zmniejsza łaknienie na cukier. Po trzecie, co bardzo ważne, chroni nasze komórki nerwowe w mózgu. Wanilię dodajemy do mleka migdałowego. Kolejno wsypujemy płatki owsiane, które odżywiają nasze bakterie jelitowe dzięki unikalnej strukturze błonnika, który jest w nich zawarty. Następnie dodajemy jogurt grecki, który zawiera w sobie dobre bakterie i zarazem jest pożywką dla powyższych. Wsypujemy nasiona chia, czyli bogactwo przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3 o szerokim spektrum działania na nasze ciało. Dalej cynamon, który działa przeciwzapalnie i reguluje poziom glukozy we krwi. Ja akurat dzisiaj soli nie używam. Oczywiście wsypujemy jagody lub też borówki, w zależności od tego co mamy, które są bogactwem antocyjanów, działających silnie przeciwnowotworowo. I tak wygląda nasza owsianka, która musi przeleżakować przez 24 godziny w lodówce. Wtedy jej smak jest pełny. A tak właśnie wygląda owsianka, która już w lodówce leżakowała. Teraz wystarczy posypać ją orzechami włoskimi, czyli kolejnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, chroniących nasze serce i tętnice. Ja do dzisiejszego przepisu nie dodaję miodu, jeśli jednak ktoś lubi, można użyć niewielkiej ilości. Smacznego!